Znajdujecie jakiś pomysł, rozwiązanie, które sprawia, że wstajecie i idziecie go realizować. To jest coś, nad czym myśleliście od dłuższego czasu. Nie wiedzieliście, w jaki sposób tę sprawę można rozwiązać. Jak ten Budda, siedzieliście pod drzewem, szukaliście rozwiązań. Teraz wstajecie i idziecie. Znacie odpowiedzi. Wasza droga, choć prosta, to jednak nie zabraknie na niej przeszkód. Ale te przeszkody tylko spowolnią wasz ruch. Macie narzędzia, by te przeszkody usunąć. Wymagany będzie tylko czas i energia. Ale miejsce, do którego zmierzacie, ma związek z waszą drugą połówką. Jest tutaj konflikt. Bardzo ostry konflikt. Będziecie się ranić. Więc ta idea, ten pomysł na początku rozkładu doprowadzi do wielkiej awantury. Popatrzcie, do zamknięcia się doprowadzi. Zamykacie się w domach, w swoich twierdzach. Wasza droga do spełnienia marzeń, pragnień została przerwana, zakończyła się niepowodzeniem. To jest tak, jakby jedna osoba w związku miała jakieś swoje marzenie, pragnienie, jakiś pomysł, ale jego realizacja doprowadziła do wielkiej awantury w relacji i powrotu do domu. To, co było kiedyś marzeniem, dalej pozostanie marzeniem. Przez wojnę z drugą połówką. Kolejna karta pokazuje, kto miał marzenie, a kto miał siłę, by walczyć. Królowa sił. Panie mają moc, utrzymują rzeczywistość, panie tutaj rządzą. Więc to panowie zostali sprowadzeni z powrotem do domu, zamknęli się w swoich domach, by nie denerwować więcej królowych sił, które mają nad nimi kontrolę. Kolejna karta pokazuje, co to jest za związek. Jest to związek, który był planowany jeszcze przed tym życiem w światach wyższych. Doskonale się znacie, ale karta odwrócona pokazuje, że jesteście niegotowi do tego związku. Nie ma tutaj równowagi. Wasze dusze nie są na tym samym poziomie rozwoju. Macie inne potrzeby. Dlatego karta straty, karta smutku. Karta wskazuje na ten konflikt. Ten konflikt doprowadzi do jakichś strat. Ten konflikt uświadomi wam, że jesteście dla siebie niegotowi, niedopasowani i w pewnym sensie ubodzy. Tam za wami otwiera się szkatułka pod wpływem grawitacji, zaczyna świecić wam światło, możliwość wyjścia z tej sytuacji. Ale tego wyjścia tutaj nie ma, karta narodzin odwrócona, więc wy nie odwrócicie się, by zobaczyć na światło odpowiedź tej szkatułki. Narodziny, nowy początek, rozpoczęcie czegoś nowego, pięknego nie nadchodzi, co jest rozwinięciem tej karty pod spodem, czyli zamknięcie się i brak realizacji swoich marzeń. I wreszcie ostatnia karta, odwrócona szachownica, pokazuje negatywne środowisko, w którym trwacie. Walka egoistów o zwycięstwo kosztem drugiego człowieka. Zwycięstwo na krzywdzie drugiego człowieka. To środowisko opuszczacie. Pewne związki tego tygodnia mogą nie przetrwać.